Cheer TV, witam serdecznie na zawodach w Kobylnicy, a ze mną zawodniczki klubu sportowego Atria Chorzów. Jak na zawodach w Kobylnicy, dziewczyny? Fajnie? Nie fajnie? Dobrze? Bardzo fajnie, bardzo się cieszymy, że tu przyjechałyśmy. Takie, jak można to powiedzieć, takie małe wakacje. No tak, bo Kobylnica, proszę Państwa, leży nad morzem, a dla zawodników śródlingu sportowego nie ma właściwie odległości, których nie można by pokonać, żeby rywalizować z koleżankami i kolegami z innych klubów i z innych miast. Czym dla Was jest śródling, powiedzcie mi? No taką największą pasją życiową, coś, bez czego nie wyobrażamy sobie w sumie takiego zwykłego tygodnia. No, po prostu żyjemy tym, tak. To też są znajomości na całe życie i wsparcie dla nas. Widzicie Państwo, młode osoby bardzo zdeterminowane do tego, żeby pokonywać sportowe problemy, bo sport to nie tylko te super rzeczy, które widzimy na turniejach, ale również te momenty, kiedy na tych treningach trzeba się trochę zmęczyć. Jaki element treningu jest najtrudniejszy do zrealizowania? Wydaje mi się, że dla naszej całej grupy chyba zatańczenie całości, bo tak u nas to wygląda. Staramy się na każdym treningu, żeby było jak najlepiej i szlifujemy to, żeby to wyglądało na najlepszym poziomie. Super. A powiedzcie mi, jak byście chciały zachęcić naszych internautów i naszych widzów do tego, żeby uprawiać cheerleading sportowy? Czy jest coś, czym można by, zarazić naszych widzów? No na pewno jest to dobra zabawa, znajomości na całe życie, tak jak już koleżanka wspomniała. I również rozwijanie swoich pasji i tak w sumie uświadomienie sobie, kim naprawdę się jest i co się potrafi. Czyli cheerleading jest dla małych, dla dużych, dla chłopców i dla dziewczyn, tak? Dokładnie. Zapraszamy bardzo serdecznie, bądźcie z nami, oglądajcie kanał Cheer TV i śledźcie w mediach społecznościowych, co dzieje się w Polskim Związku Sportowym Cheerleadingu. I zapraszamy na kolejne wywiady podczas kolejnych turniejów w Polsce. Dziękuję serdecznie.